Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Naukowcy amerykańscy ustalili, że szybkość cykania świerszczy zależy od temperatury powietrza. Ta zależność została przedstawiona na pierwszym wykresie. Drugi wykres przedstawia związek między skalą Fahrenheita, używaną w USA do określenia temperatury, a skalą Celsjusza. I podpunkt A. Jaka jest temperatura w stopniu Fahrenheita, jeśli świeżczy cykają 40 razy w ciągu 15 sekund? Oszacuj, ile to stopni Celsjusza. OK. No to patrzymy sobie, bo pierwszy odnosi się do szybkości cykania świerszczy. I mamy tak. Liczba cyknięć świercza w ciągu 15 sekund. OK, to jest Y i temperatura w stopni Fahrenheita. My tutaj mamy, że cykają 40 razy, czyli to jest tak. Liczba cyknięć 10... 20... 30, 40 cyknięć. I rzutujemy to sobie na nasz wykres. Mamy to w tym punkcie. I teraz będziemy sobie tutaj odczytywać temperaturę w skalę Fahrenheita, bo to mamy właśnie na osi X. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Czyli jest to 80. Fahrenheitów, stopni Fahrenheita. Natomiast teraz musimy to odczytać. Ile to jest stopni Celsjusza? Najpierw patrzymy, co to znaczy. C to temperatura w stopni Celsjusza, F to Fahrenheit. My mamy Fahrenheit, więc to sobie rzutujemy na tą oś. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. I lecimy tu Hop. I teraz tu podziałka jest taka większa. Mamy 10, 20, 30. Mamy to ewidentnie za połową. Więc tu mamy takie około 27-28 stopni Celsjusza. Z odpowiedzi wiemy, że będzie to około 27 stopni Celsjusza pod punkt B. Ile razy w ciągu 15 sekund cykałem świerszcze w temperaturze 10 stopni Celsjusza? To teraz, moi mili, musimy to zrobić odwrotnie. Czyli mamy temperatura w stopni Celsjusza wynosi 10. Lecimy do góry. To ten punkt na Fahrenheit. 20, 30, 40. Mamy tutaj 50 stopni Fahrenheita. Przechodzimy tu. Tu jest 80 70 60 50 stopni Fahrenheita. To mamy tu ilość cyknięć 10. Czyli mamy 10 razy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.